spoko, następny autobus za godzinę, rewelacja. A, no to idealnie. Dworzec PKP. Dziękuję. Proszę bardzo i powodzenia. Do Wrocławia. Co mi się strasznie nie podobało na KP Stradą, to że z poczekalni do, na peron drugi, do którego jest jakieś, ja wiem, 50 metrów po linii prostej, szło się tunelami jakimiś chyba przez jakieś 5 minut, więc no kurde, tak chyba mi się wydaje, że tak nie powinno być, bo to strasznie, strasznie dużo czasu popaja, no ale może nie było innej możliwości jakby zrobienia tego tunelu, tylko akurat właśnie w ten sposób. Postanowiłem jeszcze, że sobie pójdę do Galerii Jurajskiej. Z tego względu, że jak ostatnio byłem tydzień temu właśnie z Julią u nas. Kielca w galerii Echo, bo nie mogę za bardzo sobie nic wybrać, więc może tutaj mi się coś uda. Całe szczęście udało mi się kupić kurtkę. Coś szybko zjem i będę leciał już do domu. To jest prawie 12, a jeszcze nie dojechałem nawet do Warszawy, to czeka mnie lekko ponad godzinę jazdy, no może około godziny. Naprzeciwko mnie jakieś państwo się całują w galerii, więc liżą się. No ale ja im nie przeszkadzam. Do smacznego. Jestem już w samochodzie, teraz będę już wracał do Włoszczowy. Jest godzina 12. Więc muszę się pospieszyć, żeby wyrobić się dzisiaj ze wszystkim i żeby jeszcze sobie trochę odpocząć wreszcie, bo wczoraj nie za bardzo miałem kiedy, bo nagrywałem. Muszę przyznać, że lubię jeździć samemu samochodem, ale chyba jednak wolę jechać, jak ktoś jest obok mnie, z tego względu, że zawsze jakby jest do kogo się odezwać. No ale jak jestem sam, na przykład lubię sobie pośpiewać. A jak jestem z kimś, no to tak. Czasami no zależy z kim. Kurde, a teraz Tabasco to będzie mi się kojarzyło tylko i wyłącznie z Stanika 18. Ta piosenka idealnie pasowała do tego, żeby puścić ją podczas bicia pasów. Problem dobrze wiesz jaki, po paru lufach masz ochotę na te wieśmaki. Brzuch buczy, nos zawężą, niby zwierz jakiś. Leży butla przecież w piasku, stary, weź się napij. W sumie tych problemów raczej tutaj masz sporo. Po paru lufach masz ochotę na te Marlboro. Dobra, więc wróciłem już z Częstochowy. Zaraz idę sobie zrobić jeszcze jakiś obiadek, ale to za niedługo. I później już zabieram się niestety do lekcji, bo jak dzisiaj nie zrobię, to jutro nie będę miał za bardzo
czasu, więc zostanę znowu w tyle, a muszę trochę nadrobić. Także zabieram się do lekcji teraz. Dobra, dzisiaj na kolację będę robił sushi. Będzie to pierwszy raz, kiedy robię. Jakiś taki zestaw z Tesco i w nim jest ta taka mata do bambusowa, do tych zawijania, pałeczki, dwa ryże, wasabi, no to do zawijania i jakieś rzeczy, które są na razie niewiadome. Jeszcze nie czytałem tego, co tam jest, ale jakaś galaretka. No, jakaś, coś takiego pływającego tutaj jest. Dobra, więc wyszło to tak. Nie wygląda to najlepiej. I zapewne też najlepiej nie smakuje. Ale zrobiłem to samemu, więc liczy się ten sam fakt, że w ogóle mi się chciało. Jeszcze nie wiem, czy to będzie smaczne. Ale jak nie, to najpierw sobie po prostu coś zamówię. Chyba tak już zrobię lepiej. No dobra, ale... Może zróbmy lepiej ten test tego, co zrobiłem. I czy faktycznie to będzie takie mega złe, czy może się jednak okaże, że to będzie dobre. Sprawdźmy. W sumie nie jest takie złe. Nie, naprawdę... Jak na pierwszy raz... Naprawdę dobra. Mi smakuje.